Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czołem wznosz. I co prawda to dzisiaj nie jest odcinek z warszawskiej średnicy, to powiedzmy, że on się wlicza tutaj w nasze inwestycje kolejowe i po części jest on nam trochę powiązany z warszawską średnicą. Po długim okresie, bo konkretnie to ponad, no prawie półtora roku temu, byliśmy tutaj w 2019 roku w grudniu. Tym razem witam Was w ten zimny grudniowy dzień. Z jakąś sekundem. A teraz jesteśmy w 2021 roku. Mamy maj. Łączymy się z nim i zobaczymy, co tam się zmieniło na miejscu. Halo, halo? Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na stacji Warszawa PKP Targówek. Znajdują się tutaj dwa perony. Jeden jest już gotowy, a drugi jest w trakcie budowania. Zejścia z tej stacji będą wyglądały jak na Warszawa Ursus Północny. Panuje tutaj duży ruch, pociągi jeżdżą w ruchu wahadłowym. To wszystko. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, tak jak usłyszeliście, trochę się pozmieniało. Od ostatniego czasu, jak tutaj byliśmy, to mało powiedziane, no ale po kolei. Po pierwsze, co możecie zobaczyć? No mamy Avizo Maps. Nawet Wam pokażę tutaj pokrótce, jak wygląda na Avizo Maps cała inwestycja, żebyście mogli mniej więcej się rozeznać z tym wszystkim, co tu mamy na naszym schemacie. Po pierwsze, co zostało tutaj zbudowane, to przy remoncie całej tej naszej tutaj linii w tym rejonie, na nasypie kolejowym, mamy proszę bardzo tutaj zjazdy kolejowe, dzięki czemu nasz przystanek kolejowy, który by się normalnie nazywał Targówek, jednak będzie się nazywać, według mnie przynajmniej, moim zdaniem, stacją, ponieważ w tym miejscu pociągi spokojnie będą mogły zmienić kierunek jazdy, no bo jest tutaj przygotowane rozjazdy kolejowe. I dzięki temu, że tutaj są właśnie te rozjazdy, to spokojnie nasza stacja mogła być tutaj budowana bez większych problemów. W związku z tym, iż w tym rejonie po prostu, jak tutaj był jeden peron remontowany, to po prostu był ruch wahadłowy po jednym torze lub po drugim, no to możecie też zobaczyć na moich filmach, które tam dosyć dużo ich nagrywałem, że faktycznie pociągi tutaj się wahadłowo poruszają. Raz po jednym torze, raz po drugim, nawet pendolino i tak dalej. Tu parę razy byłem faktycznie i to nawet na sam koniec zresztą zobaczycie więcej z różnych dat. Ale idąc dalej, po pierwsze, co możemy zobaczyć na tej mapie, to jest nasze przejście. I to przejście możecie zobaczyć w dosyć ciekawy sposób, je nagrałem. Jest ono tutaj przejście, było zbędne podczas budowy, a właściwie remontu tego całego naszego nasypu kolejowego. Będzie to dojście do tego drugiego peronu po drugiej stronie. Ta stacja, nie będę ukrywać, według mnie i jak większości chyba osób, znajduje się na pustkowiu, no bo dojście do pobliskich rejonów, no wszystkiego właściwie, jest daleko. Tak, mieszkańców to tutaj zbytnio nie ma, od galerii to też, w sensie Kauflandu tutaj, też jest daleko, no i tak dalej, ale idziemy dalej. Jak widzicie, tutaj będą nasze schody i tak dalej, zejścia do tego naszego wejścia tutaj w tym rejonie. Tu będą jeszcze chodniczki i tak dalej, tu może nawet będzie jakiś przejazd. No kto wie, co zobaczymy tutaj jeszcze w przyszłości. Co jest ważne akurat, to jest to, że jeden peron po tej naszej stronie północnej jest już właściwie w całości zrobiony, o ile chodzi o część peronową. Nie chodzi mi o tam ławeczki, barierki i inne eciepecie. Chodzi mi o faktyczną część, po której możemy chodzić. W teorii jest już całkowicie zerowana, to dosyć ładnie się prezentuje. No i ogólnie, gdyby nie to, że tam jakbyśmy weszli, to by nas zrzucili i ogólnie tutaj dosyć była ładnie obstawiona ta stacja, to nawet z sukutem byśmy mogli tam wejść i stamtąd zrobić, proszę bardzo, relacje. Ale tak się oczywiście nie stało, co już widzieliście. Tak wygląda to po tej stronie, po północnej. Natomiast po południowej stronie nasz peron, widzicie teraz tutaj na Avizo Maps, brakuje tu jeszcze drugiej części na naszym tej nasypie i wzmocnieniu. Na zdjęciach, które teraz pewnie widzicie, możecie dokładnie zobaczyć, po prostu tam jeszcze jest układana ta część. Prawdopodobnie to niedługo powstanie. Nasza cała tutaj inwestycja zaczęła się jakoś pod koniec tego roku, z tego co pamiętam, w styczniu 2021 roku, niestety opóźniona bardzo dużo,
bo nasza stacja Warszawa Targówek miała powstać trochę wcześniej. No ale jak zawsze większość inwestycji w Warszawie i ogólnie w Polsce się to opóźniało i tak dalej. Zaczęła się budowa w styczniu, z tego co mi się wydaje, w tym roku i ma zostać otwarta do grudnia tego roku. Czyli w teorii może jeszcze w tym roku się nią przejedziemy i tu wysiądziemy. O ile sama jej lokalizacja, tak jak już mówiłem, jest bardziej jak stacja Powązki, a nawet gorzej, no to ciekawie, że mamy nową stację i będą pociągi SKM mogły zwalniać i tu się zatrzymywać. No i ogólnie tą linię objazdową może usuną, przecież kto wie. Tak czy siak, idąc dalej, jak możecie zobaczyć, w tym rejonie mamy tutaj dosyć ciekawe zjazdy. Jest to oczywiście zjazd dla wózków i innych pojazdów w tym rejonie, nie dla rowerów. To nie będzie ścieżki rowerowej, od razu tu mówię i tłumaczę. Prawdopodobnie tutaj też będą schody, zejście bezpośrednie, no bo sądzę, wątpię, żeby tutaj tak ludzie faktycznie musieli schodzić. Chociaż z PKP to nigdy nie wiadomo, co im tam do głowy strzeliło. No tak czy siak, wygląda na załączonym blasku. Faktycznie są tutaj zejścia, no i tu już są nasze wiadukty. Wiadukty są kiepsko zrobione, bo tutaj problematycznie się lata. Tu jest bardzo dużo terenów zamkniętych w ogóle nad tym całą stacją, gdzie zbytnio się nie powinno latać, a raczej nawet w ogóle. Dlatego omijając te różne obiekty, no to tak, mosty tak wyglądają niestety w takich wypadkach. Tu w ogóle jest ciekawe połączenie. Gdyby tu była stacja w tym rejonie, jeszcze z naszej kolei wileńskiej, no to faktycznie by to miało o wiele więcej sensu, bo tu by się pociągi po prostu zatrzymywały w tym rejonie, jeszcze tutaj byłaby stacja. A tu brakuje tej stacji, to według mnie takie zdanie, bo akurat ta wileńska od razu jedzie prosto i tyle. A tu jest nawet bocznica. No tak czy siak, wtedy ludzie mogliby stąd przejść jakąś kładką na drugą stronę i spokojnie przesiadać się do tych pociągów. I to by było dosyć dobra nowina i dobre połączenie. Tak czy siak, jak wygląda połączenie tej stacji, no bo już mniej więcej widzimy, jak ona wygląda faktycznie na naszym zdjęciu. Jak wygląda połączenie jej z aktualną infrastrukturą komunikacyjną, kiepską. To jest moja skromna odpowiedź, bo jeżeli zejdziemy z tej strony, no to... No tak, tu nie ma przystanku autobusowego. Natomiast jak zejdziemy z tej strony, tak, te mapy się ładują w tej strony, to musimy sobie przejść tędy, tu będzie na pewno jakieś przejście zwykłe. Idziemy tu i tu mamy przystanek. Natomiast gdybyśmy chcieli pojechać przyjechać tutaj z Alei Solidarności, no to mamy problem, bo najbliższy przystanek jest... To się nie opłaca. Jakby to jest już zbyt dużo odległość. Jeżeli tu postawią stację Bettillo, to jeszcze zrobią tą stację. Jeżeli nie, to ja tutaj na palcach jednej ręki będę mógł policzyć osoby korzystające z tej stacji, bo autentycznie ja wam oddaję teraz mapę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w okolicy. Tu są ogródki działkowe, czyli umówmy się, mała populacja mieszkańców. To jest zajezdnia autobusowa. No to raczej tutaj dużo osób z pociągów nie będzie. To jest galeria, która ma wejście od tej strony i ma idealne połączenie tutaj z jednego tego przystanku autobusowego. I ogólnie też nie jest jakoś strasznie... Raczej jest przez samochody odwiedzana. No to powiedzmy, że no tak sobie. A najbliższe faktyczne mieszkania, to pomijając te... Nie, tu chyba też nie ma nawet... Nie, tutaj czy nie ma bloków mieszkalnych. Tu może pojedyncze osoby, ale to już jest dosyć duża odległość, zobaczcie. Możemy sobie w sumie zaznaczyć. I proszę bardzo, czekajcie. To było... Mierzymy sobie create. Jak sobie zmierzymy odległość faktycznie tego budynku, no to nam tu wychodzi 300 metrów. No to nie jest to mała odległość, tak? Natomiast... Możemy sobie nawet zapisać, proszę bardzo. Natomiast jeżeli policzymy sobie do tych mieszkań w tym rejonie, to jest trochę gorzej, ponieważ po pierwsze trzeba byłoby dojść, a to jest uliczka Rodu i raczej nią nie wolno chodzić, w sensie trudno w ogóle się tam przedostać, więc policzmy, tu oczywiście są zabudowania mieszkalne, ale ponieważ tu jest kładka i inne przejścia, to nawet tego nie liczę, tak? Gdyby była kładka po tej stronie, to jeszcze by to było jakoś do przeżycia. Policzmy sobie, jakie jest dojście faktycznie z tej naszej stacji. Policzmy już sobie tutaj od zejścia, będę taki dobry. Powiedzmy, że nawet tym naszym przejściem tu w tym rejonie, prawda, idziemy sobie do naszego najbliższego bloku, czyli powiedzmy do tego. To jest, już wam mówię, 500 metrów. Pół kilometra, aby dojść do stacji i do najbliższego bloku, gdzie ci mieszkańcy mają metro pod głową. I do metra, jak możecie zobaczyć, jest o wiele bliższa odległość, ponieważ wejście do metra jest mniej więcej tu i powiedzmy ten sam blok,
no to tu jest 200 metrów, a nie pół kilometra. To jest duża różnica. Już pomijając to, że prawdopodobnie tędy byśmy nie przeszli, bo tutaj jest rot i gdzieś pewnie jest płot i zamknięte przejście, więc trzeba by iść jeszcze na krągło. W skrócie, rozumiecie, ta stacja jest naprawdę na pustkowiu. Czy to można usunąć? Można. Także tak to wygląda. Po co ta stacja jest wybudowana? Nie wiem. Autentycznie wam nie potrafię wytłumaczyć. A jakby było tego jeszcze mało, to Sykut ma dla was bardzo ciekawą ciekawostkę. Ta stacja kolejowa nosi nazwę Warszawa Targówek. Jest ona położona na granicy między Pragą a Targówkiem. Co zabawne, szybciej w to miejsce dojdziemy z Pragi, ze stacji metra Szwedzka, niż z Targówka mieszkaniowego. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, po roku odwiedzający Targówek Jakub Sykut. No i tak, jak powiedział Sykut, wtedy ta stacja miała być punktem przesiadkowym pomiędzy metrem i koleją. I faktycznie da się to zrobić. Możemy policzyć dokładną też odległość tutaj z zejścia tego, już policzymy. Tutaj ogólnie mówi, że nie ma zbytnio chodników, trzeba iść ulicą, no ale już powiedzmy palto licho. Idziemy sobie tutaj i tu mamy wejście do metra. W teorii nie jest źle, bo to jest około jakieś 400 metrów, czyli bliżej niż do obiektów mieszkalnych z Targówka, a to jest przy okazji stacja Targówek. 400 metrów i możemy jechać na Legionową. Ogólnie wydaje się to nie być dużą odległością, jednakże spójrzmy na faktyczne rzeczy. Znajdźcie mi osobę, która by szła taką odległość do stacji kolejowej, zamiast po prostu pojechać na Warszawę Gdańską i pojechać do Legionowa. Znaczy pomijając tutaj aktualnie, że teraz tu będzie mało jeździć pociągów, bo przebudowa linii średnicowej i tak dalej, to znajdźcie mi taką osobę nie będąca fanem komunikacji miejskiej. Autentycznie nie znajdziecie jej raczej. Ale jeśli nawet znajdziecie, to będą pojedyncze sztuki. Dlatego niestety jak bardzo ładna ta stacja nie jest i to, że jest nowoczesna i odjechana, to jest wyrwanie pieniędzy z błotą. Z tego co słyszałem, ma być też przy okazji stacja przy rondzie Żaba i to jest dosyć blisko. Mogę wam pokazać tutaj jeszcze na mapie jak jesteśmy. Rondo Żaba jest naprawdę blisko tej stacji, bo tu mamy stację kolejową Warszawa Targówek, która teraz się znajduje tak połowicznie na Targówku, a to jest Rondo Żaba. No i żeby powstało tutaj gdziekolwiek stacja na rondzie Żaba, to by musiało być albo tu stacja, albo tu. W ogóle szczerze powiedziawszy wątpię, żeby tu powstała stacja, bo tutaj jest problematyczne, byłoby do złożenia. No ale powiedzmy, powstałaby raczej stacja po tej stronie, bo jakby była tutaj, no to zobaczcie jak to jest blisko tej stacji. No to jest po prostu, można zobaczyć ją. A to no, tak się nie buduje stacji kolejowych. Stacji kolejowych się nigdy nie buduje za dużo, chyba że to będzie na żądanie. Wtedy się to gadamy. Autentycznie ta stacja może być jak dla mnie na żądanie, ponieważ wątpię, żeby było dużo osób korzystających z niej w innym celu niż ciekawostka. Tak samo jak ze stacji Szwedzka aktualnie, która z większości wyjść nie ma dużego popytu. To było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I oczywiście na sam koniec jeszcze przesłanie od Sykuta. Dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli macie pytania do mnie, do mojej osoby, napiszcie komentarz o treści Sykut i pytanie. Ja odpowiem na nie, na te pytania w osobnym materiale. Do usłyszenia. Także miejmy nadzieję, że czekamy na komentarze oczywiście, jest już ich dosyć dużo wszystkich, ale im więcej, tym dłuższy będzie odcinek i na więcej odpowiedzi, a właściwie komentarzy waszych odpowie Sykut. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Jutro nie będzie metra, ale coś będzie. Nie mogę sobie przypomnieć tylko co to było. Ale coś będzie, spokojnie. Będzie jutro jakaś ciekawa. Albo metro w sumie. No nie wiem, zobaczymy, to jeszcze zobaczymy. Do zobaczenia już jutro. Cześć!